Jędrzej, opowiedz śmieszną historię z dzieciństwa. Śmieszną historię z dzieciństwa. Śmieszna i trochę bolesna. Byłem troszkę roztargniony, bujając koleżankę na huśtawce. Zawołali nas rodzice. I oczywiście zapominając o tym, że ta huśtawka jest metalowa i że ona do mnie wróci zaraz, popatrzyłem się, pomachałem, odwracając się, no dosyć mocno w czoło. Dostałem od tego momentu, taka bóla się zrobiła, całe czoło do przodu i całe wakacje później w chuście chodziłem, żeby nie było tego widać. Twoje ulubione danie to? Danie moje ulubione, wszystkie, które zrobi moja dziewczyna, bądź mama. Bądź mama dziewczyny. Gdzie pieprz rośnie? Daleko. Jak najłatwiej sprawić ci przyjemność? Dać mi coś do jedzenia. Co cię najbardziej zaskoczyło podczas przygody z siatkówką? Historię ze starszych lat, można powiedzieć. Czego nikt ci nigdy nie wytłumaczył i sam musiałeś się później tego dowiedzieć? Skąd się bierze miód? Walenie czy delfiny i dlaczego? Walenie zdecydowanie. A dlaczego? Chociaż w sumie nie, powiem orki z Majorki, to chyba jest najlepsze jednak. Od czego szyby są niebieskie w szklaną pogodę? Od deszczu. Jak to jest, że wąż pływa, a nie ma się czym odpychać? Niby nóżki. W czym my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata? W narzekaniu. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? Bo je dorosłe gołębie chronią. Czego nie umiesz, a chciałbyś się naumieć? Grać w siatkówkę. Na co nie możesz sobie pozwolić? Na tracenie czasu. Dlaczego w lodówce światełko jest, a w zamrażarce nie? U mnie jest. Co byś zabrał ze sobą na bezludną wyspę? Masz do wyboru trzy rzeczy. Na pewno apteczkę. Jak najwięcej jedzenia, konserw. I dzidę, żeby zwalczyć tam. Może z jakimiś ludźmi, którzy jednak by się pojawili na tej bezludnej wyspie. Jakie masz natręctwo? Natręctwo. Szukanie jedzenia. To jest takie po domu. Czemu naszym chłopakom brakuje luzu? Nie brakuje. U nas w drużynie są sami luźni. Co się mieści w czarnej dziurze? Wszystko. Dokąd tu ptanocą jesz? Jeszcze nie wiem, ale pracujemy z moim psem, żeby się dowiedzieć, bo na pewno gdzieś blisko naszych bloków. Masz coś jeszcze do dodania? Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że będziecie nam kibicować w nadchodzącym sezonie.